Cześć, no wreszcie po raz pierwszy udaje mi się rozpocząć vlogerskie kulisy meczu prosto ze stadionu, a nie spod stadionu. A to dlatego, że wreszcie jestem troszkę wcześniej na stadionie Korony Kielce. Bardzo ważny mecz dzisiaj dla naszej drużyny, no bo to zwycięstwo ewentualne dałoby troszkę oddechu przed arcyważnym meczem z ŁKS-em, a w przypadku jakby powinięcia się nogi, no to niestety będzie bardzo ciężko. Siema Iwan, cześć. Wszystko dzisiaj w nogach naszych zawodników. Widać skoncentrowani. Cześć młodzieży. Jak tam? Pierwszy skład jest? Ktoś z was? Dwóch was? Odważnie, no to powodzonka. Fajnie. Jak z murawą? Chyba wszystko dobrze, nie? Powinno wytrzymać. Powinno wytrzymać. Dużo opadów ostatnio. Wczoraj jak popadało, dlatego takie mamy... Słyszałem, że dzisiaj barwny gość. Super piątku. Duma ligi tej, duma ligi tej, duma, duma na ligi tej. Będzie kontrowersyjnie, no. Forma widzę tutaj, Bayer, marynaretka, krata, moda. Jak jest? Dobrze, no nagrywam Grzesia Piechne. Znają życie swoje trzy grosze, powie, dorzuci. No cześć Wyszek. No siema, no zaskoczenia, zaskoczenia. Co tam, jak tam, no? No jak tam, no widzisz, na razie... Cały czas widzę, oglądasz mecze? Jestem, mam wolne, to mogę sobie oglądać. Na wszystkie chodzę teraz, wiesz? No. Drugi zespół, nie? Juniorzy, wszyscy. Jak nie chodziłem, nigdy tak chodzę. No. Ważny mecz dzisiaj, nie? Jakby... Na przełamanie, no mi się wydaje, że na przełamanie. Zresztą łatwych meczów nie ma, nie? No, za twoich chociaż... czasów chyba takiej sytuacji nie było, chociaż za teraz się... Nie, była. Pamiętasz, a nie była za Tomka Wilmana była sytuacja? A, no tak. Po sześciu porażkach była zmiana, tak, ale tak. Wtedy mnie nie było w zespole, wiesz o tym, nie? No dokładnie, dlatego mówię, za twoich chyba gdzieś tam... Wtedy wróciłem z trybu. Persona non grata. Cały czas troszkę może jesteś, nie wiem. No. Pewnie jeszcze jestem. No. Może nie dla wszystkich, ale jestem. No dokładnie. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że... A czy do tej pory chyba nam szans leżą, co? U nas. No tak. Pamiętasz, Kuzi wrócił, może Kuzi strzeli dzisiaj, wiesz? Pamiętasz, Kuziego co strzelił na 2-1? Tak, Smoczka wyciągnął. No. Takie początki bandy świrów, bym powiedział. No, czekaj, to była wiosna, czy to było jesień? Nie, to była jesień. To był pierwszy sezon? Tak, to był Śląsk i chyba wcześniej z Lechią graliśmy, co to 1-0 było. Jak tam panowie, dziś to widzimy? No może wygrają wreszcie. No. Nie, przydałoby się. Może strzelę jakie bramki. No. Ale ważny mecz, kurde, nie? Bo jak tfu, to... Widzę, państwo na wywiad czekają. Jak tam? To pani czeka. Czekamy na wygraną. Na wygraną. Tak jest. Może być jak zawsze, ostatni. Trzeba być dobrej myśli. Generalnie ciężko dzisiaj, ale czasami z najlepszymi. Polska ekstraklasa, no. Dokładnie. Zwykle z najlepszymi gramy najlepiej. O, fachowa opinia kobiety, no. Kobiety mają ponad dobrą intuicję. Także... Oczywiście, my zawsze. Aby tak było. 10 minut do meczu, no i okazuje się, że można wstawić na przykład Piotrka Pierzchałę do pierwszego składu, Adnan Kowacewicz na defensywnym pomocniku. Też ciekawe rozwiązanie, bo Adnan dobrze bardzo gra w piłkę, że tak powiem, dobrze gra piłką. No zobaczymy. Odważne wybory trenera Smyły. Oby dzisiaj przekuło się to w 3 punkty, jakże ważne 3 punkty. Co tam przed meczem, panowie? Widzę, że trzeba zwiedzić to, że... Bardzo kiepsko. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. 0-0 jest na razie, także tutaj trzeba... I tak się skończy, no. Pozytywnie być nastawiony. Jeden zarobla za nas. Otóż to. Troszkę się zbliży. Jak będzie 0-0, to będzie bardzo dobrze. No tak, no ciężki rywa, ale wiecie jak jest polski. No, wiecie, może być. Wiemy, jaki jest stan korony w tej chwili. No. To jest korona. Za różnie. Ale wierzymy, że będzie lepiej. Dzisiaj będzie słabo, ale będzie lepiej. Będzie lepiej. Tego się trzymajmy. Po kroku nowy trener, no trzeba dać mu czas. Tak jest. Dajemy szansę i wierzymy, że będzie lepiej. Dobrze. Kogo pani nagrywa? Wszystko co widzi? Nie, i nie nagrywam w ogóle. Dlaczego? No bo nie wiem, gdzie jest moje dziecko. Szukam. Nie zdążyłem tego nagrać, ale trener Smyła przywitany brawami przez kibiców. Także fajnie, klimat troszeczkę odświeżony. Góry cię wołają. Pomachajcie. Okej, dobra.
byłem wczoraj w Płocku, nagrywałem materiał z dyrektorem sportowym Wisły Płock, Markiem Jóźwiakiem, który, co ciekawe, gdy Wigry Suwałki potrzebował trenera strażarka pod koniec zeszłego sezonu, no to właśnie Marek Jóźwiak wsparł swoją opinią prezesa, bodaj to był prezes Wigry Suwałki, i polecił im Mirosława Smyłę jako trenera. No i wypowiadał się bardzo, bardzo pozytywnie o naszym nowym szkoleniowcu. Zaznaczył tylko jedno, że trener Smyła zrobi dobrą tutaj robotę, jeśli będzie miał do tego odpowiednie narzędzia, jeśli otrzyma odpowiednie narzędzia. No więc miejmy nadzieję, że będzie miał to wsparcie, tak? Tutaj od całego otoczenia, no i przede wszystkim od zarządu. Od jakby polityki transferowej zimą i od całej społeczności Korony Kielce. No i że wszyscy będą dążyć w jednym kierunku, bo to, że kadra potrzebuje spolszczenia, krótko mówiąc, no to każdy wie i tutaj jest potrzebne troszkę więcej charakteru. No bo jakość piłkarska myślę, że jest. Widzę, że wierni z Was kibice, bo od początku meczu na stojąco, doping na ostro. Ja to dopiero przyszedłem z treningu, a bardziej grałem z Morawią Murawicą. A, jaki wynik? Słabo, przegraliśmy 3 mecze. Kurde. Ale no z Morawią? Dwie brameczki strzelone. No to dobrze. A ty kiedyś tutaj na boisku będziesz strzelał, co? Może. O, witam koledzy. Telewizja. Co koledzy powiecie ciekawego? Co chcecie powiedzieć tutaj to na YouTube'a, no? Na YouTube'a? Na YouTube'a, no to YouTube'a, no. Subskrypcje i tak dalej, no. Ja subskrybuję. Subskrybujesz? Tak. Ja też. No to, co to za telewizja teraz jest? Niezależna. CJTV, no widzę, że jest tutaj wiedza. CJTV, korona była, korona Kielce, to gdzie to jest? Wszystko tak. Na bieżąco. To dobrze, teraz będziecie sławni, no. No. A jaki dzisiaj ten wynik, no? Przydałoby się, nie? Wygrać. 2-1 dla Korony. 2-0 dla Korony. 10. Optymistycznie, chłopaki. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie zarobiście. Lepiej niż z Wisłą i z Rakowem. Nie no, z Rakowem. Z Rakowem było dobrze. Towarzyski to... Ale no, z Rakowem mówimy o lidze, no. O lidze. A towarzyski się nie liczy, no wiesz. Właśnie towarzyski. To są tylko przygotowawcze do turnieju. Ale nie wyszedł za bardzo. Zagadamy do Damiana Wysockiego z Radia M. Damian, jak to wygląda tak apetycznie, jak trener zapowiadał przed meczem, czy na razie ciężko coś powiedzieć? Dzisiaj mieliśmy taki tort z niespodzianką, bo 6 Polaków w składzie. Czegoś takiego dawno nie było w Koronie Kielce. Zawsze nawet Jeriego ten rekord chyba wyniósł 5. Więc jesteśmy zadowoleni z tego, że ten skład jest bardziej polski. I gra też może się podobać, jest 32 minuta i naprawdę wszystko jest obiecujące, czekamy na bramki. Zero z tyłu i może coś wpadnie. Zgadza się. Jeśli Korona atakuje, to widać, że jest jakiś koncept. A Piotrek Pieszkała, jak wygląda na środku? Piotrek Pieszkała już w Pucharze Polski udowodnił, że może grać na tym najwyższym poziomie i nie odstaje niczym. I też prezentuje się na razie bardzo pewnie, podobnie jak Marek Kozio. Złapał zęby. I też Marek Kozio tylko pokazuje, że jednak pomysł gry z Pawłem Sokołem to był autorski pomysł Gino Letieriego, a wcale nie trenera Dreszera ani innych członków sztabu szkoleniowego. Marek daje pewność. Ciekawe co by było, jakby grał w Pucharze Polski, nie? Zamiast Luki Kubica. Być może Korona grała w 1/16 Pucharu Polski, jeśli powtórzyłoby się losowanie, to pojechałaby do Gorzowa. Mateusz Kępiński. Ostatni mecz w Biurze Prasowym Korony Kielce, dobrze? Kojarzę? No, na ten moment tak. Ile to lat spędziłeś tutaj? Od 2008 roku, czyli 11 lat. No, jakie uczucia? No teraz troszeczkę do mnie to dociera. Zaczyna dochodzić, nie? Tak. To jak mówię z Legią. Jeszcze przed meczem tego się nie czuło, a teraz zaczyna się tak troszeczkę smutno. Na meczy się będzie chodzić, no tak jak ja to wiesz, to zostaje, nie, kibicowanie. Pewnie, że tak, ale może wygrają dzisiaj, to chociaż mi zrobią taką fajną niespodziankę na sam koniec. A powiedz jeszcze, kto był twoim ulubionym współpracownikiem z biura prasowego Korony? Pan Michał Siejak oczywiście. Rozmawiałem przed chwilą z Mateuszem Kępińskim, który jego ostatni mecz w biurze prasowym i wyjawił mi, że jego ulubionym współpracownikiem był Michał Siejak. Nie wiem dlaczego nie ty. Serio tak powiedział? No. Chyba pod presją kamery, no. Mati, moim ulubionym też był się. Ale o Mati parę słów, bo to jednak kupę lat spędził i... Nie, no tak,
Słowacji to był takim robaczkiem czarnym tak naprawdę, którego nie było widać, bo widać było ciebie, bo latałeś z kamerą, widać było mnie, bo gadałem do mikrofonu. A tak naprawdę większość rzeczy, która się pojawiała na stronie, to na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, to była robota Matigo. I też mogę zdradzić, że po mnie też poprawiał teksty, bo ja robię duże błędy. Zawsze robiłem. No i Mati jakby nad tym wszystkim czuwał, także taka dobra dusza korony na pewno. Spokojny chłopak, ale bardzo dużo dawał, co niestety teraz widać. Ale dla niego fajnie, bo znalazł pracę w TVP, także zawsze to nowy rozdział, wiesz. Fajnie, bo to też pokazuje, że tak naprawdę każdy, kto odchodzi z korony, jakby nie ląduje na bruku, tak? I nie szuka w nieskończoność swojego zajęcia, tylko praktycznie każdy, bo i Krzysiu, i ty, i ja, i Mati, każdy sobie znalazł coś do roboty i to fajnie. Trzymam kciuki za Matiego, bo to fajna osoba, zakochany. Będzie wesele. Tylko, że jak tak powiedział, to pewnie mnie nie zaprosi. Ale ten, rozmawialiśmy już, nie pamiętam po jakiego meczu, ale dzisiaj chyba już trochę lepiej, nie? To wygląda, trener... Nie no, dzisiaj wygląda to nawet dużo lepiej. Tak naprawdę jeszcze nie ma prawego. Oj, widzicie komuś zdjęcie. Tak naprawdę nie ma prawego, ale to można patrzeć na to z optymizmem. Przynajmniej jeżeli chodzi o ten dzisiejszy mecz, bo zobaczymy jak się skończy. Na razie 0-0, ale... Fajnie, gramy do przodu, jakieś akcje się zawiązują. Jest dwóch młodych chłopaków w drużynie, to też jest duży plus, że trener widać, że się nie boi. Mam nadzieję, że oni zagrają tak, żeby się nie bał nadal. No i tak nam praktycznie minęła ta pierwsza połowa, sporo gdzieś tam jakichś rozmów. Nie wiem, czy wam się to podoba, czy wolicie jakieś tam bardziej ujęcia z dopingu, dajcie znać w komentarzach. A może coś jeszcze wpadnie do szatni. Bramka już nie padła, ale powiem wam tak. Co prawda bramka nie padła, ale powiem wam tak, byłem też tydzień temu na zajebistym meczu Śląsk Wrocław w Zagłębie Lubin. No i trochę wyglądało to jak inna dyscyplina sportu. I troszkę się obawiałem dzisiaj, że jak Śląsk się rozpędzi, no to będzie ciężko, ale na razie póki co, nie zapraszając, korona dobrze to neutralizuje. I oby tak dalej, no oby tak dalej w drugiej połowie. Pamiętają o tobie! Nieźle, to jest szacunek u kibiców. No i kurczę, takie osoby powinno się jakby odświeżać. Wiadomo, że Grzesiu jest jaki jest, też ma ciężki charakter, ale myślę, że bardziej można by jeszcze dbać tutaj o, może nie oldboyów, znaczy oldboyów też, ale ogólnie o osoby, które dużo dobrego zrobiły dla korony, tak? Pana piłkarza? No. Pan piłkarz? Czekaj. Milan Radin. Pan piłkarz Milan Radin. Ale wiesz co, oni teraz nie mogą za bardzo, bo rozgrzewka... Zakład? A co masz do wygrania? 6 dych. 6 dych? Podzieliście? Podzieliście. Wiesz jak to załatwimy? Musimy zagadać do trenera przygotowania. Trenera przygotowania fizycznego musimy zagadać. I jak będzie jego zgoda? To Milan tu przyjdzie. Michał, bo tu jeden kibic się założył, że jak Milan Radin przybije piątkę z nim, to 6 dych wygra. Trzeba coś zorganizować. Widzisz? 6 dyszek w kieszeni. Tak się zarabia pieniądze. No i co, na co to 6 dyszek wydasz? A co? Na pionę! Jakiego maka? McDonald's! Nie no! Produkuje na silnik do grosza. Może jakąś koszulkę korony chociaż czy coś? Szalik! Jak pan da za darmo, to bierzemy! No za darmo to trzeba wiedzieć. Za darmo to może wejść na to boisko! Od początku. Jaki kanał subskrybować? Konrad i ty. I kto tam na tym kanale jest? No, GTA i Brown. Dużo kanałów subskrybujesz na YouTubie? Subskrybujcie przez kół! Jejcie. A subskrybujecie taką Siejo TV, taka telewizja o koronie? Jak nie, to zapraszam. Wpisz sobie Siejo TV. To ma ponad 22 tysiące subskrypcji. Subskrybujcie. Dobra. To na żywo.
ale będziecie... Wpiszcie sobie Siejo TV, tam za dwa dni. A jaki kanał? No Siejo TV. I tam kulisy z meczu ze Śląskiem Wrocław, no i tam będziecie. Będziecie w telewizji. Będziecie kanał Siejo. Dajcie komentarz potem. Że to wy, nie? Będą zmiany. O trenerze Smyle musicie w sumie wiedzieć jeszcze jedno. Bo póki co na tych konferencjach pomeczowych może trochę irytować, bo no, nie oszukujmy się, ostatni mecz Puchar Polski był słaby. A trener mimo wszystko cały czas gdzieś tam widzi pozytywy, no bo ja podejrzewam, że to jest jego taka taktyka, żeby cały czas dać trochę optymizmu i czasem nawet trochę na wyrost mówić coś pozytywnego. Ale nawet nie wiem, czy widzieliście kulisy meczu po Pucharze Polski na kanale Korony. No i tam trener Smyła dał się poznać już z takiej bardzo, bym powiedział, konkretnej strony i użył paru mocnych słów i o to chodzi, i o to chodzi. Więc pamiętajcie, to co się dzieje na konferencjach prasowych czasem nie ma przełożenia na to, co jest w szatni, tak? Troszkę w tej drugiej połowie powiało nudą. Cisza, spokój. Moja ulubiona grupka kibiców. Zobaczycie, że jak tylko zauważam, że ich nagrywam, to zaraz będzie machanie rękami, szaleństwo. Kurde, no zamiast mecz oglądać, to w komórce, no. A jest. Tak jest. Wiedziałem. Zawsze można liczyć. Pozdrawiam. A to nie koniec. Krymska loża. Nie wiem, co to znaczy, dlaczego krymska, ale zaraz to, może nie zaraz, na następnym meczu się zapytamy. O. Ajajaj. Wierzcie lub nie, ale jestem totalnym amatorem. Rozładowały mi się wszystkie baterie pierwszy raz w życiu, nie wiem, jak to się stało. Chyba mi się nie naładowało do końca, ale uwaga. Zajebiście. Milan Radin, zajebisty strzał. No, miałem mówić, że muszę nagrywać komórką, ale jak widać, wszystko jest do zrobienia. Dotrzymać, dotrzymać teraz. Wreszcie, wreszcie, wreszcie. Duży oddech. Wielka ulga chyba dla każdego. Dla sztabu szkoleniowego, dla drużyny, dla kibiców, dla pracowników tego klubu. Przed tym arcyważnym meczem z ŁKS-em można troszeczkę tutaj odsapnąć. No. Gratulacje dla trenera Smyły, gratulacje dla całej drużyny. Tak to ma właśnie wyglądać. Brawo, brawo, brawo. Danke, das ist lecker. Eine, zwei.
ulubiony mam. Adzia, Osmyk. Osmyk, zuby. Brawo. Adam, dzięki bardzo. Brawo, brawo. Marek, zrobiłeś robotę. Nie ma takiej opcji. Wypadek przy pracy. No i to są te obrazki. Brawo, Michał. Zero z tyłu, tak ma być, Piotr. Wychowanek, super, super, super. Fajnie, mam nadzieję, że teraz się odwróci. Jak najwięcej w pierwszym składzie. Kibice. No, trzeba pracować i do przodu. Fajnie, ale widzisz, kurde, troszkę musiałeś się namęczyć, no nie mówię, że już jakby masz pewne miejsce, ale jednak troszkę się naczekałeś na to, żeby tutaj pograć, nie? Trzeba pracować, tak? Trzeba mieć pokorę w sobie i dawać się na każdym treningu to pracować. Okej, okay, fajnie, powodzonka, bardzo się pięknie. Piotr! Piotr!